To się musiało udać, za dużo czasu poświęciliśmy na to, żeby przygotować całą inwestycję. A dzisiaj to też nie jest podpisanie umowy, tylko już przekazanie placu budowy. Z harmonogramu wynika, że we wrześniu rozpoczynamy pierwsze prace i kończymy 30 maja, w zależności od tego, jak będzie ta robota przebiegała. To następna droga, którą modernizujemy. Droga należy do starostwa powiatowego w Mrągowie i wspólnie podjęliśmy decyzję, że będziemy ją modernizowali. Budowa jest długo oczekiwana. Odcinek jest 1463 m2, prawie 5-milionowa inwestycja. 2 377 tysięcy z groszami dostajemy z Funduszu Dróg Samorządowych. Pozostałe po 50% gmina Mikołajki i powiat daje. Cieszę się bardzo, że burmistrz i Rada Miasta Mikołajki znalazła te pieniądze, pomogła nam, bo na pewno sam powiat nie udźwignąłby tej inwestycji. To część inwestycji drogowych, które planujemy w Zełwągach, bo na koniec sierpnia chcemy złożyć też wniosek o modernizację i przebudowę ulicy Kaczej. Jeżeli do końca sierpnia otrzymamy pozwolenie na budowę, to chcielibyśmy w przyszłym roku też modernizować ulicę Kaczą. Bardzo długo społeczność Zełwąg na tą inwestycję oczekiwała. Niektórzy starsi mieszkańcy podkreślają, że już od okresu powojennego. No i w końcu ta długo wyczekiwana inwestycja stała się realna i mam nadzieję, że wszyscy w maju przyszłego roku będziemy cieszyli się z otwarcia nowej, przepięknej drogi w Zełwągach.